tworzyć sztandarowe szkoły policjalne imienia profesora Zbigniewa Relini, wprowadzić. Do Pięknie witam
komendant, komendanta, komendy miejskiej Straży Pożarnej, pan Andrzej Jaruzinski. Szukam wzrokiem pana dyrektora Jacka Zachariasza z miejskiego szpitala zespolonego. Wiem, że jest na sali. Przepraszam, jest zastępcy się pan dyrektor techniczny, tak dobrze mówię. Witamy pana pięknie. Wspomniałam wam, że był to rok wyjątkowy. I powiedziałam to o wielu z powodów. Dzięki uprzejmości samorządu województwa, jego hojności, zakończyliśmy lifting, mówiąc jak to kosmetyczki, naszej szkoły. Weszliśmy na rok szkolny z nową relacją, jeszcze nie było gotowych na zajęciach, na spotkaniach, gdzie ona już jest. Rok zakończył się wielkim świętem, odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Zbigniewowi Rejedze w obecności jego rodziny, przyjaciół, członków fundacji i stowarzyszeń z nimi współpracujących. Odsłoniliśmy tę tablicę w piątą rocznicę nadania szkole imienia profesora Zbigniewa Rejedze. Ale to nie jedyne święto w sumie mijającego roku szkolnego. W tym roku organizowaliśmy po raz pierwszy ogólnopolski turniej kosmetyczny pod patronatem Warszawy Województwa Piękno w Krainie Jezior. Nie dlatego, że byliśmy organizatorami tego turnieju, ale jakość naszej ekipy spowodowała, że zajęliśmy w tym konkursie pierwsze miejsce. Ale te sukcesy nie wzięły się bez powodu. W tym roku na rynku edukacyjnym ukazał się już komplet podręczników do nauki technik usług kosmetycznych, przygotowane nie przez kogoś innego, tylko właśnie nauczycieli naszej szkoły. W tym roku wypełniają rozpustkę po ratownikach medycznych, których już nie kształcimy. Zorganizowaliśmy pierwszy konkurs pierwszej pomocy dla szkół ponadpodstawowych, również pod patronatem Marszałka Województwa. Zajęliśmy pierwsze miejsce w drugim turnieju pierwszej pomocy na terenie miasta Olsztyna. Po raz drugi wybraliśmy to pierwsze miejsce. Ale moi kochani, oprócz tych wielkich sukcesów, każdego dnia staliście razem ze swoimi nauczycielami na każdej ważnej uroczystości odbywającej się w naszym mieście. Czy był to Baroness Maturzystów pod ratuszem, czy były to zbiórki krwi, a tutaj szczególnie chciałam wam podziękować za zbiórkę krwi na rzecz naszej pracownicy pani Zosi Kuli. Nikt inny, ale to wy doprowadziliście do zatoru stacji krwiodawstwa, bo tyle krwi oddaliście. Pani Zosia jest już po operacji, ma się świetnie, dochodzi do siebie, jest już nawet w domu, ale to dzięki wam, również dzięki wam. Moi kochani, byliście wszędzie tam, gdzie byli potrzebujący. Byliście na każdej akcji wolontarystycznej w mieście. Wspieraliście bank żywności w zbiórkach żywności. Wspieraliście Caritas Polska, akcję Kurczaka, akcję Góra Grosza. Dla mnie jesteście bohaterami każdego dnia i dzisiaj, korzystając z okazji zakończenia tego roku szkolnego, pięknie chciałam podziękować moim zastępczyniom, mojej Radzie Pedagogicznej, wszystkim pracownikom, ale szczególnie wam, że byliście z nami, kochani młodzieży, że mogliście każdego dnia czerpać z waszych doświadczeń, czerpać waszą energię, słuchać waszych śpiewów, słuchać waszych poezji, odnosić sukcesy sportowe. Jestem dumna, że jestem dyrektorem tej szkoły. Ale moi kochani, mówiąc, że ten rok jest szczególny, jest on wyjątkowy, powiem w ten sposób. Zapraszam do mnie na środek sali pana marszałka, ducha prezesa i pana dyrektora wykonawczego, którzy dla naszej społeczności szkolnej zgotowali dzisiaj wyjątkową niespodziankę. Serdecznie zapraszam.
Państwo, nie wiem, czy Pan to dzisiaj, na pojawiliśmy się w tej szkole. Na tej sali bardzo często zmaga się młodzież, z którymi nie jest to zaliczyć. Młodzież tej szkoły bardzo często była ofiarami. Ofiarami wypadka przyczyny, które organizowała się jako państwowa, teraz podatku oraz publiczna. A absolwenci tej szkoły to członkowie ochotniczych straży pożarnych i funkcjonariusze państwowej straży pożarnej. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 60/14/2015 z 27 kwietnia 2015 roku podejmuje uchwałę. Szkoła Policjalna imienia profesora Zbigniewa Reliny w Olsztynie została odznaczona złotym medalem zasługi na pożarnictwa za wieloletnią ofiarną działalność ochrony przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polski. Podpisał prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa warmińsko-mazurskiego Jan Protas. Imponującą.
Jeszcze tylko planujemy przesunąć to ogrodzenie tam za, tak, za basen. Za basen, czy w komplecie basenu, który się całkiem przydał. Gratuluję wszystkim bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Wszystkim absolwentom gratuluję ukończenia szkoły. Tym, którzy jeszcze szkoły nie opuszczają, gratuluję promocji do następnej klasy i życzę słonecznego odpoczynku na wakacje. Ja jako stary belfer, były dyrektor szkoły, lubię zakończenie roku szkolnego bardziej niż rozpoczęcia, bowiem wszystkie twarze są uśmiechnięte, to jest pan perspektywa, mówię tutaj miło i o uczniach, i o nauczycielach perspektywa słonecznych wakacji. Trochę wam zazdroszczę, ale tylko troszeczkę. Życzę wszystkiego dobrego. Pani dyrektor, gratuluję serdecznie i życzę samych sukcesów dla całej społeczności. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak prawdziwy bohater, stoi tu skromnie na szalce najważniejszy sukces ubiegłego roku. 15. Konkurs Karnińsko-Mazurskich Rad Jakości zakończył się dla nas ogromnym wyróżnieniem. Widzicie tutaj dyplom wyróżniający nas na tle placówek oświatowych, placówek edukacyjnych i muszę z dumą powiedzieć, że byliśmy jedyną szkołą policjalną, która takie wyróżnienie otrzymała w tym roku. Pięknie dziękujemy Pani Marszałku za dostrzeżenie naszych sukcesów, a ja dla całego zespołu, który bardzo pracował nad przygotowaniem dokumentacji, bagatela, 70 stron, które matki trzeba było wszystko opisać. Szczególne podziękowania należą się pani dyrektor Marzenie Mrozowskiej. Pozwólcie, że pierwszą statuetkę wraz z listem potwierdzam.
Szpital Przyjazny Szkoły Kolegialnej imienia profesora religii wręcza Waszej linii. Jesteście statystami wielu ćwiczeń, ewakuacji, tudzież innych działań, które odbywają się na terenie szpitala. I za to wszystko na ręce pani dyrektor składam wam ogromne podziękowania. Jak pani dyrektor powiedziała, pracodawcy lubią nas, my was po prostu kochamy. Dziękuję. Moi kochani, pracodawcy mają to do siebie, że albo z nimi współpracujemy, albo nie. Ale z jednym z pracodawców współpracujemy, mimo że wygasł u nas kierunek ratownik medyczny. Zapraszam do mnie pana Marka Myszkowskiego, dyrektora wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Moi kochani, 80% wojewódzkiej stacji, 80% pracowników to są nasi absolwenci. Obawiałam się, co to będzie, kiedy ten kierunek w naszej szkole wygaśnie. Moi kochani, nic bardziej mylnego. Nawet ostatnie mistrzostwa organizowane przez pana dyrektora nie odbyły się bez nas. Za to bardzo chcieliśmy całej naszej społeczności podziękować i liczymy na współpracę. Thank you.
dziękuję i z radością, jak nasze absolwentki oddziałowe odwiedzają naszą placówkę, patrząc na nią zupełnie pod innym kątem, kiedy ustalamy plany dyżurów, rozmieszczenia, ewakuacji. Za tego ducha opiekuńczego pięknie dziękuję całemu zespołowi Szpitala Wiejskiego. Szczególne podziękowania dla sióstr oddziałowych i siostry przełożonej. Oczywiście z Panią Dyrektor na czele. Pięknie dziękuję. Chciałbym podziękować tutaj Pani Dyrektor za wyróżnienie naszego szpitala taką uchwałą statuetką i powiem, że nasza współpraca będzie dalej się rozwijała. Mam nadzieję, że w szerszym zakresie jeszcze nie muszą być. Dziękuję bardzo. Pięknie, dziękuję. Dyrektora Wojewódzkiej Specjalistycznej Przyrody Stomatologicznej, która została wybrana jednogłośnie przez kierunek higieny stomatologicznej. Szanowni Państwo, kiedy wracaliśmy do kształcenia na tym kierunku, kiedy drżeliśmy o wynik konkursu unijnego, czy otrzymamy wsparcie, czy nie otrzymamy wsparcia finansowego na wyposażenie pracowników naszej szkoły. Widzieliśmy i byliśmy pewni jednego, że w tej przychodni znajdziemy wsparcie zawsze. Z radością muszę powiedzieć, że higienistki stomatologiczne, które kończą naszą szkołę, a po pierwszym roku mają już uprawnienia asystentki stomatologicznej, powiem to w liczbach, na 25 uczących się 23 pracuje jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Oby takich pracodawców było dla nich jak najwięcej. Pani Dyrektor, w imieniu całego zespołu nauczycieli, uczennic, kierowniczek szkolenia praktycznego, pięknie dziękujemy za okazane wsparcie. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować za okazane mi wyróżnienie. Ale nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, gdyby nie nasi pracownicy, nauczyciele zawodu, którzy przekazują Państwu bardzo odpowiedzialną i trudną pracę z zakresu technika radiologa i higienistki stomatologicznej. Bardzo dziękuję Państwu za współpracę, Pani Dyrekcji, Pani Dyrektor i Państwu, że chcecie pracować w tak trudnym zawodzie. Jednocześnie życzę Państwu powodzenia i pomyślności w życiu zawodowym, a teraz radosnych i słonecznych wakacji. Dziękuję bardzo. Moi kochani, nazwa Afidea jest nową nazwą w mieście, a to jest nic innego, tylko nowa spółka oparta na pracy dobrej neurometryki. Zapraszam Panią Agnieszkę Kalinowską, przedstawiciela Pana Dyrektora Lewa Szymczyńskiego, na ręce której chciałabym dla niego przekazać statuetkę. Pan Dyrektor był u nas w szkole, bardzo przepraszam, że dzisiaj nie może być obecny. W Gdańsku odbywa się dzisiaj ogólnopolskie sympozjum elektroradiologów, ale przyszedł do mnie z konkretną ofertą. Elektroradiolodzy, biegle mówiący po języku angielskim, zapraszamy są do Pana Dyrektora, bo już dzisiaj oferuje im pracę, by przyprowadzić wielki razem z całą sferą socjalną, z mieszkaniem, transportem i zgodnymi zarobkami. Pięknie dziękujemy za możliwość pracy na bardzo specjalistycznym sprzęcie. Szanowni Państwo, zdajecie sobie sprawę, że tomograf, rezonans to nie jest sprzęt, przy którym należy zachowywać się bez troski. Za to zaufanie pięknie dziękuję.
zapraszam do siebie panią Barbarę Szostę, która reprezentuje dzisiaj pana Waldemara Cionele, prezesa sieci aptek Alinka. I dużo by tu mówić, drodzy państwa, apteka numer 1, numer 2, numer 3, w Olsztynie, w Biskupcu, w Nowym Mieście Lubawskim. Co by nie mówić w tych aptekach, nasi technicy farmaceutyczni już pracują. Dzięki tej sieci aptek możemy uzupełniać nasze apteczki szkolne, sprzęt do zajęć praktycznych w cenach, który bardzo oszczędza nasz budżet. A kiedy dostąpiłam zaszczytu jazdy na Ukrainę, aby dowieść tam dla Polaków mieszkających leki na ptasią grypę, nie kto inny, a pan Waldemar Cionele przygotował nam bardzo konkurencyjną ofertę cenową i mogliśmy tych leków zawieść więcej. W imieniu całej społeczności Technika Farmaceutycznego, w imieniu nauczycieli, uczniów i własnych pięknie dziękuję na pani ręce, wręczę do podziękowania. Pan dyrektor ma również dzisiaj inne obowiązki, ale to, że wysłał pani mi też. W zakładzie pracy z przyjaciółmi, których poznaliście
Bardzo Wam za cały ten rok szkolny dziękuję. I mam zaszczyt poprosić tutaj pana marszałka Jacka Protasa, któremu osobiście chciałam podziękować za wszystko, co doprowadziło do takiego stanu naszej szkoły. I dziękujemy, panie marszałku, doceniamy i podkreślamy, czy ja to zasługam. Pięknie dziękuję. Zapraszam do sali.